Servus Ferajna, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jak teraz tak pomyślę, to dawno mnie tu nie było. Dawno nie pokazywałem się wam przed kamerą. Ostatnie materiały, no dobra, poza streamami oczywiście. Mam na myśli takie materiały, które przygotowywałem wcześniej. I teraz, kochani, wiem, że to jest materiał, na który też już trochę czekaliście i w końcu nadszedł czas, żeby go zrobić. Jest to przegląd akcesoriów do Switcha, pokrowce, obudowy i inne akcesoria. To sami wybraliście w ankiecie w zakładce Społeczność. Możecie zobaczyć sobie wyniki teraz na ekranie, więc już może wiecie, czego się możecie spodziewać w następnym materiale, który będzie za tydzień. A teraz, skoro stoi już obok mnie Switch, to przejdźmy sobie przez pierwsze akcesorium, jakie dzisiaj omówię. Zaczniemy bardzo standardowo, bo od pokrowca. Czy jest to wszystko, co do niego jest? Otóż nie, bo część rzeczy mi upadła w trakcie wyjmowania go. Mamy w zestawie kabelek USB typu C na USB. Kabelek wygląda na dosyć solidny i dosyć taki, któremu można zaufać. Kwestia tych kabli. Zrobię o tym osobny materiał. Jakich kabli używać, jakich zasilaczy używać do konsoli. Będzie osobny odcinek o tym. Wstrzymałbym się od używania tego, aczkolwiek wygląda całkiem nieźle, całkiem jakościowo. Odkładamy go na bok. Mamy ściereczkę w bardzo ładny wzór, zresztą taki sam, jaki znajdziemy na samym pokrowcu. Prezentuje się to naprawdę bardzo, bardzo spoko. O ile dobrze pamiętam, cena takiego zestawu to 119 zł. Jest to Starter Kit Mario Remix Edition, tak się to w pełni nazywa. I możecie się zastanawiać, ale kurczę, czemu to takie drogie? Ja już wam powiem dlaczego. Bo w środku... No nie znajdziecie Joy-Conów oczywiście, to są moje Joy-Cony odpowiednio przygotowane do tego odcinka, ale znajdziecie materiałowe, to znaczy to nie jest materiałowe, ale to tak czuć, jakby to był materiał. Takie silikonowe nakładki, które są fenomenalne. To są absolutnie jedne z najlepszych nakładek, jakie miałem na Joy-Conach. To wybrzuszenie z tyłu, które jest po prostu wspaniałe. Dłonie tak dobrze układają się na tych kontrolerach, na Joy-Conach wtedy. Idealnie leżą, nawet jeśli wyjmiemy je z samej konsoli, a przy tym dobrze wyglądają. Jedyny mój zarzut co do nich to tak naprawdę to, że trochę się przesuwają i nie do końca, nie idealnie leżą na samym Joy-Conie. No i oczywiście przez to, że sam silikon też swoją grubość posiada, to te przyciski nie są już tak dostępne, zwłaszcza jeśli mówimy o przycisku plus i minus, które są dostępne na jednym i drugim Joy-Conie. Natomiast co do całej reszty nie mam się za bardzo do czego przyczepić. Materiał się wydaje być dosyć trwały, nie brudzi się łatwo, jest go łatwo doczyścić, nawet jeśli coś na nim osiądzie. I poza tym utrudnionym dostępem do przycisków, to tutaj naprawdę nie mam się do czego doczepić, bo są wykonane fantastycznie i są tak przyjemne w dotyku. To już pokazywałem na jednym streamie, że to jest jak pupcia niemowlaka. Tak w dotyku właśnie jest to, takie milutkie. Także bardzo, bardzo polecam. Co do samego pokrowca. Tutaj bez szaleństwa, bo mamy miejsce na 4 kartridże, mamy miejsce oczywiście na konsolę, możemy konsolę sobie tutaj zabezpieczyć, żeby była bezpieczna. Tu jest ochraniacz na wyświetlacz, więc konsola w środku będzie wyglądała mniej więcej o tak. Proszę bardzo. I konsola jest zabezpieczona w tym momencie. Nic się wyświetlaczowi nie powinno stać. Mało tego, obudowa jest, żebyście na pewno dobrze słyszeli, obudowa jest naprawdę solidna. To mi przypomina pokrowiec, który ja posiadam obecnie, Big Bena. Natomiast ten jest od PDP. PDP to są ci goście, którzy robią też te figurki, na przykład o tę z Linkiem. Bardzo fajne akcesoria robią. Mam nadzieję, że niedługo będę miał też do pokazania coś fajnego z akcesoriów, które robią do doka, bo warto, także trzymajcie kciuki za to. No i tak jak mówię, tak wygląda, jest bezpieczne, nawet jeśli się otworzy w trakcie jazdy, to konsola nie wypadnie. Najgorszy fail to był, jakby teraz wypadła, ale nie, ten rzep trzyma naprawdę spoko. Oczywiście możemy sobie schować tutaj ten kabelek, tę ściereczkę, zamykamy. I konsola jest bezpieczna. Bardzo fajny pokrowiec, tak jak mówię, cena to około 119 zł. Link oczywiście znajdziecie w opisie do wszystkich przedmiotów, łącznie z tym. Także jeśli chodzi, podsumowując, sam pokrowiec, akcesoria z nim razem, które są w środku, kabel, ok, chociaż bałbym się go mimo wszystko używać, ściereczka, spoko, no i sam pokrowiec jest ok. 4 kartridże to trochę mało. Natomiast zabezpieczenie Switcha w ten sposób absolutnie mi odpowiada i uważam, że jest bardzo fajnym rozwiązaniem. No i te nakładki na Joy-Cony, no coś wspaniałego. Jak często zdarzało wam się narzekać na to, że konsole w trybie przenośnym trzyma się niewygodnie?
Mi w zasadzie nigdy, ale wiem, że wam się to zdarzało. Słyszałem takie głosy, słyszałem zażalenia i skargi i myślę, że mam coś, co może rozwiązać wasze problemy. Otóż jest to taki grip do konsoli. I na początku patrzyłem na to i myślałem sobie, kurde, to z tyłu jest tak odchylone strasznie, to nie może być wygodne. No aż do momentu, kiedy włożyłem konsolę, wkłada się ją niezwykle łatwo. Teraz zrobiłem to do góry nogami oczywiście, co jest dowodem tylko na to, że każdy popełnia błędy. Cyk, cyk, proszę bardzo. Tak wygląda właśnie konsola w tym gripie. I muszę wam powiedzieć, że przegrałem masę godzin w Smasha, korzystając z tego gripu, gripa, gripexu. I jest mega wygodnie. Jest naprawdę tak wygodnie, jak się tylko można tego spodziewać, bo faktycznie mamy w tym momencie taki, chciałem powiedzieć, feeling, ale może starczy zapożyczeń z obcego języka. Tak się czujemy, jakbyśmy trzymali dwa duże kontrolery. I tutaj nic nam nie blokuje dostępu do przycisków, cały czas mamy pełny dostęp, tak naprawdę i spust jeden, i spust drugi, i bampery, wszystko jest tak jak należy. Jedyne, czego się obawiam, to czy konsola faktycznie by wytrzymała stanie na nóżce, ale w zasadzie tak, nawet ona nie korzysta w tym momencie z nóżki, ona opiera się na samych tych, na samych rączkach, które są wykonane bardzo, bardzo wygodnie, bardzo solidnie przede wszystkim i jest to coś naprawdę wygodnego, tylko że kosztuje też chyba około 100 zł. Cena pojawia się oczywiście na ekranie, a link do przedmiotu jest w opisie i zastanawiam się, czy wygoda w transporcie jest tyle warta. Plus oczywiście musicie pamiętać, że no wygoda wygodą, ale musicie mieć też miejsce na coś takiego, co trochę mija się z taką przenośnością tego. Nie wiem, czy to właściwe słowo, ale no, jeśli zabieracie Switcha w podróż, no to warto go mieć w pokrowcu, chyba że jesteście hardkorami i możecie go sobie transportować w ten sposób. No to jeśli tak, no to spoko, no to myślę, że to jest coś dla was. To, co jest fajne, to to, że dalej można śmiało wypiąć te Joy-Cony i mamy do nich dostęp cały czas, możemy je wymieniać dowolnie i to nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o konsolę. Wszystkie porty są cały czas dostępne. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o przenośność tego i transport, to jest tak średnio. Generalnie to jest bardziej do domu, o tak bym powiedział. Jeśli chcecie grać sobie w domu, na przykład przy telewizorze, oglądacie serial i chcecie multitasking uprawiać, ja bardzo często tak robię, oglądacie coś i gracie sobie na Switchu, to jest idealne. To jest absolutnie idealne, no bo nie trzeba robić, odłączać. Zresztą nieważne. Dla mnie ten sprzęt jest super, jeśli chcecie grać sobie w domu, przed telewizorem, oglądając co innego na telewizorze, ale z drugiej strony, skoro macie telewizor, to czemu na nim? Generalnie jest ok, ale bez szału. Miałem to sobie zostawić na koniec, no ale nie mogę. Absolutnie nie mogę, bo jest to mój ulubiony przedmiot z tego materiału i no już się palę, żeby wam go pokazać. Jest to taki stędzik do Switcha. Nie jest to zwykły stędzik, bo ten ma bardzo fajny system rozkładania, ma 4 porty USB, ma wejście na ładowarkę od Switcha i no, jak skoro ma wejście na ładowarkę, to oczywiście też można konsolę ładować. Wystarczy wpiąć konsolę w ten mini dock. O, tylko tutaj zawsze sprawdzam dokładnie, bo się boję, żeby nie uszkodzić konsoli. I voilà, konsola stoi, możemy sobie regulować to, pod jakim kątem się znajduje, jak nam jest wygodnie, akurat może tak na przykład. I możemy też wpiąć te 4 porty USB. Tylko no właśnie co? Bo z moich testów wynika, że kontrolery na USB po prostu z tym nie działają. Zresztą, wiecie co? Sprawdźmy to teraz na nagraniu. Dobra, więc wpinamy ładowarkę switchową do portu. No i jest pewien mankament tego, jak jest to zrobione. Otóż żeby dostać się do portów USB, musimy wyjąć Joy-Cony. To jest kontroler, który pojawi się w następnym odcinku, ale pokazuję wam go już teraz. Nie będę o nim nic więcej mówił, po prostu wypowiem się o nim w następnym materiale. Wpinamy go do portu USB. Włączamy konsolę. I działa! Okej, dobra, czyli faktycznie wcześniej po prostu testowałem jakiś zwykły kontroler, bo ten w pełni działa. Tak, konsola go rozpoznaje bez problemu i możemy sobie normalnie grać. Okej, czyli jeśli macie 4 kontrolery na USB, możecie je podpiąć tutaj
i urządzić sobie sesyjkę w Smasha na tak małym ekranie. I myślę, że w tym, co właśnie powiedziałem, kryje się takie zdziebko ironii, czyli no Smash na tak małym ekranie w 4 osoby, to nie działa, to po prostu nie działa. Ten ekran jest za mały, żeby 4 osoby grały wygodnie w Smasha, aczkolwiek stwarza jakieś możliwości, może Overcooked w 4 osoby na takich kontrolerach, ale no, nie oszukujmy się, granie w gry kooperacyjne wymaga dużego ekranu, a ten do takich się nie zalicza. Oczywiście tutaj szacun za to, że to działa faktycznie jako ten hub USB, że można ładować konsolę i korzystać z tego. I cały czas powtarzam, to jest absolutnie mój ulubiony przedmiot z całego tego z dzisiejszego materiału, i który mogę polecić z absolutnie czystym sercem i na pewno to będę chciał sobie zostawić, będę musiał kupić sobie to, bo jest absolutnie fantastyczny. Zostając na chwilę przy rozbebeszonym Switchu, mamy Joy-Cony osobno, mamy konsolę osobno. A co jeśli chcielibyśmy mieć pokrowiec, dzięki któremu będziemy mogli i ładować, i grać? Ładować jednocześnie i grać. Otóż mam tutaj takie rozwiązanie. Jest to też bardzo solidny pokrowiec od pewnie znowu PDP. Bardzo solidny i trwały, chociaż nie jest aż tak twardy jak ten, który pokazywałem Wam na początku. Pokrowiec Play and Charge. Jak on działa? Właśnie go zapiąłem, cholera. Dobrze. Wygląda bardzo nietypowo w środku i bardzo mało zachęcająco tak naprawdę, bo wygląda o tak. Ma miejsce na 6 kartridży, co jest plusem w porównaniu do tego, który sprawdzaliśmy na początku, który miał 4 tylko. Ma miejsce na Joy-Cony i ma miejsce na ładowarkę. No i jak to działa w takim razie? Otóż już Wam pokazuję. Mamy nasz tablet. Tablet osadzamy na gumkach tutaj. Proszę bardzo. Ok. Jest teraz pewnie umiejscowiony. Trochę wytrę, bo brudne. I w tym momencie już mamy tak naprawdę konsolę gotową do podpięcia do grania. I do ładowania oczywiście. Wyciągam kabel. Cyk. Konsola już się ładuje. Możemy grać. Wyciągamy Joy-Cony, które mieliśmy schowane tutaj. I odpalamy sobie. I jest to wygodne, bo jeszcze możemy tak zrobić na dodatek, więc ktoś może nawet nie myśleć, jesteśmy w pracy, gramy sobie i nikt się nie domyśla, że to robimy, bo konsola jest zasłonięta. Ale pojawia się tu moje absolutne ale. Co z wywiecznikiem powietrza umiejscowionym tutaj na górze? Powietrze tak naprawdę nie ma wtedy wolnej cyrkulacji i będzie wracało do konsoli. Więc nie zalecam tego robić w ten sposób. Moje drugie ale jest takie, że te gumki nie do końca pewnie trzymają konsolę, nie do końca pewnie trzymają tablet, plus zawsze będą coś ograniczać. Zawsze będą ograniczać albo miejsce na game card, albo będzie to miejsce na włącznik. Także zawsze są jakieś ograniczenia tutaj i jeśli będziemy przesuwać oczywiście, to w pewnym momencie będzie nachodziło też na głośnik. Co też nie do końca jest fajne. Oczywiście będzie delikatnie nachodzić, ale jednak trzeba mieć to w pamięci, że nie jest to pokrowiec idealny. Jest bardzo fajny, jest bardzo solidny i bardzo pojemny, bo jesteśmy w stanie, tak jak mówiłem, zmieścić konsolę, dwa Joy-Cony plus zasilacz, który swoje zajmuje, ale coś kosztem czegoś. Nie jest to pokrowiec idealny, ale zdecydowanie jest bardzo fajny i bardzo lubiłem z niego korzystać. Nie jestem zwolennikiem pokrowców i obudów, które sprawiają, że nasza konsola staje się jeszcze większa, no ale tak to działa niestety. Każda obudowa i każdy pokrowiec będzie to robiła, ale ten, który dostałem do testów, jest ładny. Jest ładny, jest mało praktyczny, ale jest ładny. Jest ładny, bo jest z Pikachu. Jakby tego było mało, że z tyłu mamy Pikacza, co prawda tył się bardzo łatwo rysuje, to też miejcie na uwadze, to z przodu jeszcze Joy-Cony są opatrzone taką obudową z wzorem nawiązującym do naszego mysiatego elektrycznego gryzonia. No i tutaj, jak się domyślicie, jest trochę moich zarzutów, na przykład to, że teraz już po niewielkim użytkowaniu trudno jest dopiąć te obudowy. Pierwszy zarzut jest taki, ograniczenie dostępności przycisków. Oczywiście tutaj ten plastik jest dużo wyżej niż silikon, więc jest jeszcze trudniej dosięgnąć przycisków. Jest łatwiej akurat jeśli chodzi o plus i minus, bo mamy większą średnicę otaczającą, okalającą te przyciski. Natomiast jeśli chodzi o same przyciski funkcyjne, takie jak góra, dół, A, B, Y, X,
no to jest gorzej, zdecydowanie gorzej. Co do samych analogów, to nie robi absolutnie żadnej różnicy, natomiast jest ten sprzęt jest wyjątkowo ciężki, korzystając z tej obudowy, plus nie możecie go postawić, korzystając z tej nóżki, która jest dostępna. To znaczy, możecie, ale absolutnie bym temu nie ufał, bo już nieraz mi się wywróciła. Producent dorzuca swoją nóżkę, którą rozstawiamy, o właśnie tak. Możemy tak, albo tak, to już zależy jak chcemy. I jest to spoko rozwiązanie, tylko pamiętajcie, to jest kolejna rzecz do noszenia, a Switch jest konsolą hybrydową, więc raczej jest taka, że możemy nosić, nie musimy nosić, ale jeśli już mamy nosić, to powinno być to wygodne. Wygodne i jak najbardziej praktyczne. Moim zdaniem ten pokrowiec takim nie jest. Ta obudowa w zasadzie taka nie jest. Bo wydaje mi się, że nie uchroni waszej konsoli przed upadkiem. Jeśli upadnie, ona się rozpadnie na kawałki, a Switch i tak swoje ucierpi. Może lekko zamortyzuje upadek, ale nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś większe znaczenie przy upadku, powiedzmy, z metra. Wykonanie, co do wykonania, świeci się strasznie, rysuje się bardzo, bardzo łatwo i trudno jest tak naprawdę, moim zdaniem, dopasować tę obudowę z elementem Pikachu do istniejących Joy-Conów, bo mamy tu elementy złotego, mamy tu głównie złote i przezroczyste. Także gdyby to był plastik na przykład nieprzezroczysty, to może by było trochę łatwiej, bo wtedy narzucamy swój własny kolor na Joy-Cony i jest ok. Natomiast moim zdaniem zupełnie nie pasuje to do koloru niebieskiego, do neonowych niebieskich Joy-Conów. Może lepiej jest trochę z innymi, aczkolwiek też mi się nie wydaje, bo tu jest kwestia kontrastu. I nie jestem ogromnym fanem tej obudowy. Uważam, że niektórym się może podobać, ale nie jest ani za specjalnie funkcjonalna, ani za specjalnie ładna. No i tak jak wspominałem, dosyć szybko się rysuje. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten przegląd akcesoriów do Switcha. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co Wam się podobało najbardziej, co chcielibyście następne zobaczyć na kanale, jakie akcesoria Was interesują, czego szukacie, co Was ciekawi. Ja sam jestem bardzo ciekawy, jakie Wy macie potrzeby, jeśli chodzi o akcesoria, bo ja mam trochę ich przesyt. Tak naprawdę po testowaniu tych rzeczy powiem Wam szczerze, że jedyna, która mi się podoba i która wydaje mi się użyteczna, to właśnie ten stędzik. To mój absolutny faworyt, który zawsze towarzyszy mi, gdziekolwiek wyjdę. No wtedy zabieram ładowarkę, no ale muszę mieć na nią osobną przestrzeń, co ułatwia zdecydowanie ten pokrowiec, ale z drugiej strony jest on za duży. Za duży i nie do końca idealny, tak jak już wspominałem. Dlatego piszcie w komentarzach, co Was interesuje, czego Wy szukacie i co chcielibyście, żebym sprawdził na kanale. A póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Następny materiał będzie bodajże o grach na PS4 albo o padach do Switcha. Nie do końca pamiętam, także możemy zagłosować w ankiecie. Czemu by nie? Zajrzyjcie do zakładki Społeczność już teraz. A zanim to zrobicie, zobaczcie sobie ten film tutaj, możecie zobaczyć ten film o tutaj, nie wiem czy dobrze pokazuję. Tu możecie na mojej uśmiechniętej gębie zostawić suba, a ja się tutaj z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Trzymajcie się i do zobaczenia na streamie w ten weekend. Na razie.